tym żubrem zajmuję się od 16 czy 17 lat. Prowadzę badania, publikuję, więc no, mam jakąś wiedzę na temat tego gatunku i tą wiedzą i pewnymi przemyśleniami chciałbym się z Państwem podzielić, chciałbym porozmawiać o blaskach i cieniach ochrony żubrów w Polsce, ale też jakby sprowokować Państwa do pewnej refleksji, mam nadzieję, merytorycznej dyskusji, którą ta prezentacja wywoła, bo ja oczywiście nie mam gotowych recept i mam nadzieję, że tego Państwo ode mnie nie oczekujecie. Chciałbym wskazać pewne złe rzeczy, które się w ochronie żubra dzieją, zwrócić uwagę na pewne kierunki, w których powinniśmy iść. Wykorzystując oczywiście swoją wiedzę, badania naukowe, jako naukowiec posługuję się przede wszystkim ewidencją naukową, więc o tym przede wszystkim będę mówił. Tytuł mojej prezentacji to Ochrona żubra w Polsce, zarządzanie adaptacyjne czy hodowla. Myślę, że wszystko wyjaśni się w trakcie mojego wykładu, w trakcie tej prezentacji. Wszyscy znamy żubra. Żubr, największe lądowe zwierzę Europy, symbol ochrony przyrody, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Rzeczywiście unikatowy gatunek. No ale myślę, że warto, mówiąc o tym gatunku, zacząć od jego statusu. Wiemy, że to jest gatunek chroniony, co więcej, jest ściśle chroniony. Taki jest przynajmniej status tego gatunku w prawie polskim, ale on również jest przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obejmuje go dyrektywa siedliskowa, znajduje się w załączniku drugim, a więc który grupuje zwierzęta, dla których tworzy się obszary Natura 2000. Ma tam status gatunku o znaczeniu priorytetowym, ale też jest w załączniku czwartym, a więc który grupuje gatunki zwierząt, roślin, które podlegają ochronie ścisłej. Więc w prawie polskim i europejskim ten status żubra jest bardzo dobrze określony. Podlega on po prostu ochronie ścisłej. Oczywiście jest to gatunek, który znajduje się na tak zwanej czerwonej liście Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. On tam ma status gatunku wysokiego ryzyka. No i w końcu znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Ten status tego gatunku w tych obszarach, o których powiedziałem, podkreśla rzeczywiście unikatowość i znaczenie tego gatunku dla Polski, ale też dla całej Europy czy Unii Europejskiej, chociaż również poza Unią Europejską status tego gatunku jest podobny. W zeszłym roku minęło 90 lat od tworzenia tego gatunku po wyginięciu w stanie wolnym tutaj w Puszczy Białowieskiej w roku 1919, natomiast na Kaukazie w 1926. Dzięki osobnikom, które przetrwały w niewoli, udało się ten gatunek odtworzyć. Na początku oczywiście w hodowli zamkniętej, która rozpoczęła się w Puszczy Białowieskiej, w specjalnie do tego skonstruowanych rezerwatach wybudowanych. Później te żubry stopniowo przesiedlano do innych miejsc, innych krajów, tworząc nowe, zarówno populacje dziko żyjących żubrów, jak i tak zwane hodowle zamknięte. Ja nie chciałbym o tej historii zbyt dużo mówić. Ona jest pewnym tłem, ale ta historia żubra jest dosyć dobrze opisana w różnego rodzaju materiałach, chociażby w monografii żubra państwa Krasińskich. Liczebność żubra od momentu odtworzenia tego gatunku w stanie dzikim stopniowo rośnie. Ja tutaj pokazuję na tej liczbie dziko żyjących żubrów. Ona sięga już prawie 5,5 tysiąca. Na tej krzywej widzicie Państwo pewne zawahania w latach 90. O tym powiem troszkę później. Generalnie ten wzrost populacji jest dosyć szybki, znaczący, więc wydaje się,
No, żubr jest gatunkiem ocalonym, uratowanym i tutaj wszystko jest ok. Żubry występują w tej chwili w 40, ponad 40 lokalizacjach na terenie 8 państw, o ile dobrze liczę, więc Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Słowacji, Rumunii i Niemiec. Te populacje są zazwyczaj izolowane, nawet takie populacje, które znajdują się blisko siebie, jak w Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy, no są rozdzielone płotem granicznym, więc w zasadzie mają bardzo ograniczoną możliwość komunikowania. W zasadzie nie ma tutaj przepływu osobników, przepływu genów między tymi populacjami. Pozostałe populacje są rozdzielone zazwyczaj no, setkami kilometrów, chociaż no, czasami ten dystans jest na tyle bliski, że odbywają się jakieś sporadyczne migracje między tymi populacjami. Więc tutaj ta liczba populacji również stopniowo rośnie. Te żubry występują głównie w Europie Centralnej i Wschodniej. Żubr jest postrzegany generalnie jako gatunek leśny i w lasach rzeczywiście odtwarzano jego populację. W Polsce to były Puszcza Białowieska, Puszcza Borecka, Puszcza Knyszyńska, czy Bieszczady, ale również Lasy Pilskie w zachodniej Polsce i podobnie działo się na wschodzie Europy. Tam też żubry trafiały do lasu i ten gatunek do tej pory ciągle jest postrzegany jako gatunek leśny. Ten wizerunek króla puszczy jest utrwalony też na różnych produktach. W zasadzie czy widzimy żubrówkę, czy piwo żubr, czy jakiś ser oko na żubra, zawsze w tle gdzieś jest ten las, więc ten żubr jest ściśle z tym lasem powiązany, no jest ciągle tym królem, tak zwanym królem puszczy, król lasu. Jest też przeświadczenie o tym, że żubr w związku z tym, że jest takim gatunkiem no, unikatowym, rzadkim, ocalonym od zagłady, wymaga rzeczywiście troskliwej opieki człowieka i tą opieką jest otaczany w zasadzie w większości populacji. Ten jego związek bliski z człowiekiem jest widoczny i no, w zasadzie kiedy wprowadza się, tworzy się nowe populacje żubra, on jest otaczany troskliwą opieką przez człowieka, przez różne oczywiście instytucje, różnie to wygląda w różnych krajach. Przeświadczenie też mamy takie o potrzebie no, wspomagania żubrów, karmienia żubrów, więc to jest jedna z takich działań związanych z ochroną żubra, która jest powszechnie stosowana i ponad 80% populacji żubra ma to dokarmianie. Oczywiście to jest w okresie zimowym. To dokarmianie ma na celu no, zwiększanie przeżywalności żubrów, ale też no, ograniczenie ich migracji. No, często są różne inne cele, na przykład ograniczenie jakichś szkód w drzewostanach, czy szkód na polach, abstrahując od tego, czy te szkody są obecne, ale generalnie to działanie jest jakby zakodowane, jeśli chodzi o ochronę żubra. Tam, gdzie się żubry wprowadza, tam praktycznie od startu stosuje się zimowe dokarmianie i ten sposób jakby opieki nad żubrem jest kopiowany w kolejnych populacjach. No tu muszę dodać, że jakby to dokarmianie miało miejsce w czasach historycznych. No już królowie polscy dokarmiali żubry na początku nieintencjonalnie, bo były w puszczy koszone łąki, pozostawiane stogi. Zauważono, że żubry korzystają zimą z tych stogów, więc już od 1700 roku było prawo królewskie, które nakazywało pozostawianie części siana dla żubrów na skarmienie jako takie działanie, które wspierało populację żubra. No i w zasadzie od czasów historycznych do czasów obecnych to dokarmianie jest zazwyczaj kontynuowane. No ale kolejnym takim przeświadczeniem
który funkcjonuje w ochronie żubra, jest to, że populacje żubra wymagają takiej ścisłej kontroli, a więc mówi się o tym eliminacje. Eliminacje są obecne w wielu populacjach żubra. Kiedyś to analizowaliśmy, więc ponad 50% populacji żubra, nawet bardzo małe populacje, doświadczają tych eliminacji. Te eliminacje mają na celu eliminowanie chorych osobników, no, ale też regulacje liczebności, regulacje struktury płciowo-wiekowej, eliminacje późno urodzonych cieląt na przykład, które według rządców mają mniejsze szanse przeżycia, więc te eliminacje, rzeczywiście ten odstrzał żubrów jest powszechnie stosowany, mimo tego, że jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, gatunek ściśle chroniony. Ja o tym też będę chciał powiedzieć parę słów później. To zarządzanie czy ochrona populacji żubra odbywa się w oparciu o różnego rodzaju materiały, różnego rodzaju wiedzę. Dla mnie, ale myślę też dla no, wielu naukowców, ale też zarządców, strategia ochrony żubra Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, która jest takim ciałem rozpoznawalnym na świecie, która wyznacza pewne trendy, kierunki w ochronie gatunków, no jest rzeczywiście ważnym dokumentem. Dla mnie to ma znaczenie, dlatego że jakby autorem, redaktorem tej strategii był profesor Pucek, wieloletni kierownik, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków, wcześniej Zakładu Badania Ssaków, rzeczywiście specjalista. I to był bardzo dobry dokument, który podsumowywał pewną wiedzę dotyczącą żubra, wskazywał pewne kierunki, w którym powinniśmy iść, ale też wskazywał zagrożenia, te najważniejsze zagrożenia, które w tej strategii są wskazane, to jest izolacja i niska liczebność stad, ograniczony obszar występowania, niska zmienność genetyczna, ale też nieodpowiednie formy zarządzania. To jest tam podkreślone, te formy zarządzania oparte raczej na metodach takich hodowlanych, zootechnicznych, na obiegowych opiniach często, a nie na jakiejś wiedzy ekologicznej dotyczącej gatunku. No i oczywiście choroby i pasożyty to są te główne zagrożenia. Być może no, pojawiają się nowe zagrożenia, presja człowieka związana z jakimś rozwojem cywilizacyjnym, ale myślę, że ten dokument dosyć dobrze te zagrożenia definiował i wskazywał pewne kierunki, w których powinno to zarządzanie populacjami żubra pójść. Czy rzeczywiście poszło, to o tym też będę chciał powiedzieć. No mamy inne dokumenty IUCN-u, czyli tej Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, jak zasady reintrodukcji gatunków. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden z punktów dotyczących jakby projektowania reintrodukcji i odtwarzania populacji gatunków w naturze. To jest pewien warunek stawiany w tych zasadach reintrodukcji, że siedlisko, do którego wprowadzony jest gatunek, powinno zabezpieczyć wszelkie biologiczne i inne potrzeby gatunków w czasie i przestrzeni, a więc to środowisko powinno rzeczywiście pozwolić temu gatunkowi funkcjonować no, bez specjalnej opieki człowieka przez ciągu całego roku na tym obszarze, gdzie ten gatunek został wpuszczony. To jest ważne i myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo do tego wrócę. No, zapytamy, dlaczego do tych zasad czy strategii ochrony żubra, czy tych zasad reintrodukcji powinniśmy się stosować, no bo rzeczywiście ten żubr jest postrzegany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody jako no, ważny gatunek. Zresztą jest specjalna grupa specjalistów żubro bizoni, która grupuje właśnie ludzi pracujących, zajmujących się żubrem i bizonem. To jest taka wspólna grupa, gdzie dyskutowane są zasady dotyczące
tych gatunków, no, które się grupują wobec jednego rodzaju bizon. I ta grupa też wyznacza pewne standardy dotyczące ochrony, zarządzania populacjami tych gatunków, chociażby poprzez takie strategie ochrony żubra czy innego rodzaju dokumenty, które są tworzone. No ale mamy też krajową strategię ochrony żubra w Polsce. No, dokument, który trochę rodził się w bólach, został zatwierdzony w roku 2007, notabene przez pana profesora Szyszkę, i to jest dokument obowiązujący. Ja nie ukrywam, że mam no, niezbyt dobry stosunek do tej strategii. Uważam ją za taki dokument trochę wsteczny, nie jakby odzwierciedlająca tej strategii międzynarodowej ochrony żubra, kładąca nacisk na pewne inne elementy, nie do końca wykorzystujący wiedzę naukową, którą na temat żubra mamy. Ja może powiem, że nawet wczoraj zerknąłem na pewne słowa kluczowe, które pojawiają się w tekście tej strategii. Na 32 stronach słowo ochrona, czy pochodne tego słowa, mamy 67 razy, zarządzanie występuje tylko raz, hodowla 171 razy, dokarmianie 25 razy, eliminacja odstrzał lub odstrzał 36 razy. Więc to trochę pokazuje no, charakter tego dokumentu, a więc w dużym stopniu ten dokument skupia się na tej hodowli, o której mówiłem, o tym hodowlanym, zootechnicznym podejściu. Ale mamy też publikacje, wiedzę naukową, a wiedza naukowa to są głównie publikacje, recenzowane publikacje, które przeszły przez krytykę recenzencką, a więc gdzie zarówno metodyka badań, wyniki, interpretacja tych wyników no, zostały przez recenzentów ocenione i dopuszczone do publikacji w czasopismach naukowych. Tych artykułów naukowych dotyczących żubra, jak widać, przybywa, szczególnie w ostatnich 20-30 latach i na dziesięciolecie tych artykułów pojawia się w ostatnich 20 latach ponad 200, a nawet 300 artykułów, więc ta wiedza no, dotycząca żubra się zwiększa. Oczywiście często są to bardzo specjalistyczne publikacje dotyczące genetyki, pasożytów, chorób, ale również ekologii, zarządzania populacjami, więc różne problemy tam są analizowane i myślę, że no mamy z czego tutaj czerpać, jeśli chodzi o żubra i myślę, że jest to gatunek coraz lepiej poznany. I co z tej wiedzy, którą gromadzimy, która jest dostępna, wynika? No po pierwsze, jeśli popatrzymy na żubra, zastanawiamy się, co to jest za gatunek, jakie on ma przystosowania, gdzie, w jakich środowiskach powinien żyć, abstrahując od tego, że jest postrzegany jako ten gatunek leśny. Pierwsze, co się rzuca w oczy, jak patrzymy na żubra, szczególnie na to zdjęcie, to jest szeroki pysk. Szeroki pysk, no to jest typowe, jakby cecha morfologiczna takich gatunków związanych z terenami otwartymi, typowych takich trawożerców. Powiedzmy, i to jest pierwsze, co się rzuca. Zresztą no, są opracowania, które porównują te różne cechy morfologiczne, a więc żubr oprócz tego szerokiego pyska ma również zęby o wysokich koronach, typowe dla takich trawożerców, którzy się odżywiają trawą, która no, w swoim składzie ma dużo krzemionki, która bardzo efektywnie ściera zęby, więc te gatunki muszą mieć zęby o wysokich koronach, żeby te zęby im się nie starły po paru latach, więc to są tak zwane zęby hypsodontyczne. I w różnego rodzaju porównaniach, tutaj macie Państwo ponad 120 gatunków kopytnych, tutaj jest ten indeks zębowy, indeks hypsodontyczności naprzeciw jakichś cech długości brzuchwy, czy szerokość pyska, czy indeks zębowy. I wszędzie w tych porównaniach żubr trafia między gatunki związane z terenami otwartymi. A więc to jest bardzo ważna ewidencja,
która nam wskazuje, że coś tu jest nie tak, że dlaczego ten żubr, który jest postrzegany jako gatunek leśny, ma takie przystosowania morfologiczne typowe dla gatunków terenów otwartych. Jeśli spojrzymy na sposób użytkowania przestrzeni siedlisk przez żubry, tutaj macie Państwo kilka areałów żubrów z Puszczy Białowieskiej, przykładowo myśmy tych zwierząt tutaj śledzili około 50, ale te areały się nakładają, wzorzec jest podobny, więc jest tutaj 5 areałów krów. Ta czerwona linia pokazuje takie areały całkowite, one zazwyczaj są w Puszczy Białowieskiej o 70 km2. Natomiast te plamy jaśniejsze do ciemno-niebieskich pokazują takie centra aktywności żubrów. I generalnie te takie biało-szare obszary to są obszary, gdzie żubry spędzają 95% swojego czasu, swojej aktywności. Więc widzicie Państwo, że no, nie całe to terytorium jest równomiernie użytkowane. Natomiast te ciemno-niebieskie, małe fragmenty to są obszary, na których żubry spędzają połowę praktycznie czasu. Widzicie Państwo, że połowę czasu spędzają na bardzo niewielkich fragmentach swoich terytoriów, swoich areałów. Te obszary, te centra aktywności zajmują poniżej 1% ich areałów. Pewno zapytacie Państwo, co to są za obszary. Jeśli spojrzymy bliżej, to widzicie Państwo, że te punkty grupują się rzeczywiście na łąkach śródleśnych, w dolinach rzecznych, na obrzeżach gdzieś osad i tak dalej. No są zgrupowania też w miejscach zimowego dokarmiania, gdzie żubry się gromadzą, ale jeśli odrzucimy tutaj te punkty, to silna koncentracja tych punktów na terenach łąkowych, otwartych, w środku lasu, co wskazuje na preferencję, silną preferencję w stosunku do tych obszarów. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na bardziej naukowo na to, to widzicie Państwo, im wyższy generalnie ten słupek, tym większa preferencja. Tutaj mamy dane z Puszczy Białowieskiej i z województwa zachodniopomorskiego, dane z odśledzonych telemetrycznie żubrów, które nosiły obroże GPS. Widzicie Państwo, że dla terenów otwartych te słupki są najwyższe, jeszcze czasami obrzeża lasu, natomiast to centrum lasu jest znacznie mniej użytkowane i jest mniej preferowane. Tutaj jakby metodami naukowymi widzimy tą preferencję w stosunku do terenów otwartych, więc kolejny wskaźnik, że żubry rzeczywiście są zwierzętami związanymi z terenów otwartych, a więc nie tylko te cechy morfologiczne, ale użytkowanie środowisk, przestrzeni wskazuje na preferencje w stosunku do terenów otwartych. Zresztą historia ewolucyjna też na to wskazuje, bo bliski kuzyn żubra, bizon, no, generalnie jest związany z obszarami preriowymi, otwartymi, tamte gatunki ewoluowały. Przepraszam. Skąd zatem żubr w lasach? Skąd ten silny związek żubra z lasem? Jak to się stało, że kojarzymy żubra z lasem? My zadawaliśmy sobie jako naukowcy pytanie, jak to rzeczywiście było w przeszłości, czy ten żubr żył w lasach, czy w jakichś innych środowiskach. Szukaliśmy metod, które nam pozwolą odpowiedzieć na pytanie dotyczące jakby tej historii użytkowania środowisk żubra. Okazało się, że są takie metody. Jedną z takich metod jest metoda analizy stabilnych izotopów. Te izotopy są w roślinach, później kiedy są zjadane przez żubry rośliny, to te izotopy odkładają się w kościach. Okazuje się, że te same gatunki roślin rosnące w terenie otwartym i w lesie mają różną zawartość izotopów. Więc jeśli znamy zawartość izotopów w kościach zwierząt, możemy powiedzieć, czy one bardziej żerowały w terenie otwartym, czy bardziej w terenie leśnym. I myśmy takie badania wykonali, szukając kości żubrów w muzeach na obszarze całej Europy. I tutaj widzicie Państwo cały okres holocenu, który zaczął się mniej więcej 12 tysięcy lat temu. Widzicie Państwo, tutaj ten zaciemniony obszar to są obszary leśne, a biały to są tereny otwarte. Widzicie Państwo, że na początku holocenu żubry są na terenach otwartych. Później ten wzorzec użytkowania środowisk się zmienia i mniej więcej od około 7 tysięcy lat temu żubry no, są już gdzieś na obrzeżach lasu albo głębiej
głębiej w lesie, a więc ten wzorzec wyraźnie się zmienił. A więc żubry na początku były związane z terenami otwartymi, użytkowały tereny otwarte, później są już w lasach. Skąd to się wzięło? No jeśli holocen rozpoczął się po okresie ostatniego zlodowacenia, ocieplenie klimatu spowodowało, że zaczął ustępować lodowiec i duże obszary Europy pokryte takim środowiskiem stepotundrą, czy takim otwartym bardziej terenem, zaczęły być zastępowane przez lasy, które z refugiów glacjalnych zaczęły rozprzestrzeniać się na teren Europy. I około 8 tysięcy lat temu, jak widzicie Państwo, już większość Europy była tym lasami objęte. Generalnie im ciemniejszy kolor, tym większa lesistość, a ten najciemniejszy zielony kolor to jest 100% lesistości. Więc 8 tysięcy lat temu już większość Europy była pokryta lasem. Więc to wskazuje na to, że rzeczywiście środowisko na obszarze Europy się zmieniało. Na początku ono było w dużym stopniu otwarte, natomiast później stało się leśne, więc no ten las przyszedł do żubra i on być może nie miał wyjścia, musiał w tym lesie żyć. No kolejnym czynnikiem to jest oczywiście ekspansja człowieka po zlodowaceniu. Ten człowiek oczywiście był w okresie zlodowaceń na terenie Europy, ale taka ekspansja nastąpiła rzeczywiście w okresie zlodowaceń mniej więcej 8 tysięcy lat temu. Człowiek zaczął rozprzestrzeniać się po Europie, rozwinęło się neolitycznie rolnictwo, z koczownika człowiek stał się rolnikiem, zaczął uprawiać rośliny, potrzebował jakby przestrzeni do hodowli i tak dalej. To, że stał się rolnikiem, miał więcej pokarmu, spowodowało, że jego populacja zaczęła gwałtownie rosnąć. Widzicie Państwo, że 8-7 tysięcy lat temu zaczął się ten gwałtowny wzrost zagęszczenia populacji ludzkiej. A więc ta ekspansja lasów, a później ekspansja człowieka, no rzeczywiście dobrze wpasowują się w tą zmianę tego wzorca użytkowania przestrzeni przez żubry. Więc wspólnie ze swoimi kolegami, z naukowcami ze świata zaproponowaliśmy taką hipotezę, że zmiany środowiskowe po ostatnim zlodowaceniu związane z ekspansją lasów i wzrastającą presją człowieka zmusiły żubra do życia w lasach jako środowiskach przetrwania gatunku. Żubr stał się gatunkiem uchodźcą w lasach. On oczywiście do tych lasów mógł nie być przystosowany, mógł nie przetrwać. Tak stało się chociażby z turem, który był bardziej takim gatunkiem wyspecjalizowanym. On stopniowo znikał, mimo że był szeroko rozprzestrzeniony i dosyć często występującym gatunkiem w Europie. To zniknął z obszaru Europy. Żubr w tych lasach przetrwał. Tak wyglądało mniej więcej występowanie żubra. To są szczątki kostek, które zostały znalezione na terenie Europy. Tutaj na wschodzie oczywiście tych znalezisk jest znacznie mniej, bo to są duże obszary o niskim zaludnieniu, to jest mało wykopalisk archeologicznych, więc większość tych znalezisk to jest z obszaru tutaj Europy centralnej, zachodniej, ale widzicie Państwo, że ten żubr występował od Francji po Ural, po Kaukaz i mniej więcej tutaj od Rumunii, Bułgarii aż po południową Skandynawię. Jednak ten zasięg żubra bardzo szybko się kurczył i w X-XV wieku naszej ery te żubry już przetrwały tylko w tutaj Polsce północno-wschodniej, Litwie, a więc to było dawne no, tutaj obszary księstwa litewskiego, Rzeczpospolitej, no i na Kaukazie. Dlaczego w tym obszarze przetrwał? Dlatego, że pozornie te lasy, które no nie były takim środowiskiem optymalnym dla żubra, tutaj w tym obszarze przetrwały najdłużej. Widzicie Państwo, ten czarny kolor to są kraje bałtyckie, pomarańczowy Polska, tutaj ta lesistość w kolejnych okresach, a więc około 600 lat temu, było ciągle o wiele większa niż przykładowo w Niemczech czy Szwajcarii, więc te lasy, które na innych obszarach Europy zostały wytrzebione, żubry nie miały gdzie się schować, nie miały tego schronienia, przetrwały najdłużej jakby tutaj właśnie na pograniczy Polski, krajów bałtyckich i prawdopodobnie dlatego ten żubr najdłużej tutaj przetrwał. No ale musimy pamiętać, że lasy w przeszłości wyglądały zupełnie inaczej niż lasy obecnie, które są takie uproszczone, uporządkowane. Kiedyś te lasy naturalne były no, pełne martwego drewna, taką miały mozaikowatą strukturę,
dużo w nich było przestrzeni otwartych w wyniku wiatrołomów, jakichś gradacji owadów i tak dalej, więc były tam przestrzenie, które rzeczywiście miały charakter otwarty, gdzie biomasa pokarmu była o wiele większa niż w lasach i ten pokarm również zostawał na okres zimowy, więc te lasy naturalne w większym stopniu niż obecnie te lasy typowo gospodarcze były w stanie wspierać takie gatunki jak żubr. Ale ten żubr w lasach oczywiście mógł przetrwać w niskich zagęszczeniach i taka pierwsze liczenie żubrów z końca XVIII wieku wskazuje, że było ich tam 284 w Puszczy Białowieskiej, czyli zagęszczenie 0,2. No bo w tym środowisku leśnym nieoptymalnym takie było zagęszczenie. Później te zagęszczenia wzrastały, obecnie jest to zagęszczenie prawie czterokrotnie wyższe, co jest związane z tym, że no, puszcza jest bardziej otwarta, tutaj są polany, które zostały wycięte za czasów carskich, jest dokarmianie i tak dalej, więc te żubry są wspierane w ten sposób, że te zagęszczenia mogły wzrosnąć. A więc te środowiska leśne, lasy, no nie są takimi środowiskami, które są w stanie jakby pozwolić funkcjonować żubrom w okresie całego roku w tych lasach, bo ile jest tam dużo pokarmu w okresie letnim, o tyle zimą no większość roślinności zanika i mamy praktycznie gołą ściółkę, jedynie na jakichś bardzo produktywnych środowiskach jak łęgi jest tam jakaś biomasa pokarmu. Natomiast tymi środowiskami, które zapewniają pokarm przez cały rok, to są środowiska otwarte, łąkowe, o wysokiej produktywności, gdzie ta trawa pozostaje na okres zimowy w postaci suchej trawy, tużyc i te środowiska rzeczywiście mogą utrzymywać populację dużych roślinożerców, bo no, żubry mają duże zapotrzebowanie pokarmowe, potrzebują tego pokarmu objętościowego. Dużo, zresztą te łąki, jak widzimy, podczas łagodnych zim są zielone prawie przez cały rok, więc to jest takie dobre środowisko. W końcu no, wiemy, że jak ten żubr znalazł się w środowisku leśnym, ale wiemy też, że to dokarmianie, co do którego jesteśmy tak przeświadczeni, że jest żubrom potrzebne, to wiemy, że żubry mogą przetrwać bez pokarmu. No, przykład tutaj są gry Kaukazu, gdzie występuje kilka populacji żubrów, ale też w Holandii stworzono, co prawda na ogrodzonym terenie około 300 hektarów, dziko żyjącą populację żubrów, gdzie od 12 lat te żubry bytują bez dokarmiania, ale one bytują rzeczywiście w takim terenie w dużym stopniu otwartym, tam są niewielkie fragmenty lasu, ale na tych łąkach mogą znaleźć dużo pokarmu, mają się dobrze, rozmnażają się, ta populacja stopniowo wzrasta, więc wiemy, że żubry mogą przetrwać bez dokarmienia. Zresztą nie są to jedyne populacje, które tak funkcjonują. Jak wygląda to zarządzanie populacjami żubra w lasach? Wiemy, że no to dokarmianie jest tą podstawową sprawą, są odstrzały, więc jest ta troskliwa opieka człowieka w lasach. Ja zacznę może od odstrzałów. Rzeczywiście te odstrzały, często mówi się o gospodarowaniu populacjami żubra, są obecne w wielu populacjach. Tutaj macie Państwo wykres z 6 lat, który pokazuje, ile zezwoleń na odstrzał żubrów było wydawanych, a więc było to od 17 do 88 zezwoleń na odstrzał żubrów rocznie. Przypominam, że jest to gatunek ściśle chroniony, który może być uśmiercany w określonych ustawą o ochronie przyrody okolicznościach, zazwyczaj po wyczerpaniu rozwiązań alternatywnych. No ale te zezwolenia oczywiście na odstrzał żubra są wydawane. I tutaj ja chciałbym przytoczyć parę słów ze strategii ochrony żubra, która no, mówi o tych regulacjach liczebności, a więc mówi o regulacjach liczebności struktury stad, że ważne jest opracowanie zasad regulacji liczebności, opracowanie postępowania w przypadku konieczności odstrzału satynarnego, czy określenie zasad regulacji liczebności poprzez sprzedaż odstrzału. Tutaj jest już mowa o sprzedaży odstrzału, więc o polowaniach korekcyjnych. Ale inne zdanie mówi, utrzymanie pożądanej liczebności oraz struktury populacji w małych dziko żyjących stadach będzie związane z usunięciem poszczególnych osobników, nie zawsze możliwych na drodze odłowu. Czy tam, gdzie stwierdzi się lokalne przekroczenie pojemności środowiska dla stada żubrów,
Można dopuścić odstrzał selekcyjny, można rozważyć komercyjny sprzedaż licencji na odstrzał przy zachowaniu całej procedury. Żubr oczywiście nie jest gatunkiem łownym, więc no nie powinien podlegać polowaniom, bo polowania dotyczą zgodnie z ustawą prawo łowieckie gatunków łownych. No, nie przewiduje tego też ustawa o ochronie przyrody. I ostatnie zdanie, inny charakter ma stado w Puszczy Boreckiej, gdyż do niego trafia większość zbędnych nadliczbowych zwierząt z innych hodowli. Większość z przywiezionych do Puszczy Boreckiej żubrów jest wprawdzie eliminowana. Odstrzały dewizowe. A więc to pokazuje, jak to całe regulacja liczebności odstrzały żubrów są zorganizowane i określa ta strategia ochrony żubra w Polsce. Więc ten odstrzał jest jakby takim ważnym działaniem związanym z ochroną żubrów paradoksalnie. Te rzeczywiście odstrzały się odbywają głównie, czy odbywały się w dwóch puszczach, Puszczy Boreckiej, Puszczy Knyszyńskiej. Jeszcze do niedawna można było znaleźć cennik na ile kosztuje polowanie, postrzelenie i też w zależności od tego, jakie to urożenie żubra jest, jakie ma rozmiary, cena rośnie wraz z rozmiarami tego urożenia, więc wielu myśliwych z Polski, z Europy, ze świata przyjeżdżało do Polski, żeby te żubry pozyskać. I w tych latach 2012-2016 wydano w sumie 253 zezwolenia na żubry, średnio to było 50 rocznie, odstrzelono 177 żubrów, czyli 35 osobników rocznie. Widzicie Państwo, że w niektórych obszarach Puszcza Borecka, Puszcza Knyszyńska, te zezwolenia na szaro, tutaj zaznaczone, czy na grafitowo, są wykonywane no, prawie w ponad 90%. Są obszary, gdzie no, to jest tylko 50%, jak Puszcza Białowieska, chociaż tutaj ze względu na wielkość populacji te ilości, liczby żubrów do odstrzału są dosyć duże. No i stado zachodniopomorskie, praktycznie tych eliminacji, tych odstrzałów się nie wykonuje. To powoduje, że no, wielkość tych populacji, przyrost ich liczebności wygląda zupełnie inaczej. Puszcza Borecka, gdzie ten przyrost jest bardzo niewielki, no, w ciągu tutaj 15 lat przyrosło to z mniej więcej 70 do 100 żubrów, więc populacja silnie kontrolowana. No i mamy stado zachodniopomorskie, które jest na jakby drugim końcu, gdzie w ciągu ostatnich 15 lat populacja zwiększyła się z 10-krotnie, z 25 do prawie 260 osobników, więc widać, że to podejście je do kontroli populacji żubra, do eliminacji jest bardzo zróżnicowane. Oczywiście są też dobre przejawy w Puszczy Białowieskiej. No, udaje się zmienić to podejście do żubrów. Tutaj mają Państwo liczbę żubrów eliminowanych od roku 2000 do 2018. To się stopniowo zmniejsza, a więc zaczynają dominować te śmiertelność naturalna, która na początku odpowiadała za 20% śmiertelności, 80% to były odstrzały. W tej chwili te proporcje się odwróciły i żubry padają śmiercią naturalną. Mało ich jest odstrzeliwane. To jest ważne, dlatego że żubry są odstrzelone, one zabierają ze środowiska. To jest duża ilość, duża biomasa mięsa, natomiast gdy zostaje w środowisku, staje się pokarmem dla wielu gatunków zwierząt. Tutaj badania wykazały, że to jest 36 gatunków od małej sikorki po wilka i ta padlina żubra pozostaje w środowisku o wiele dłużej niż padlina dzika czy jelenia, więc jest ważnym rzeczywiście źródłem pokarmu dla wielu gatunków ptaków i ssaków, ale też jest wiele gatunków padlinożernych, które z tego korzystają i innych organizmów, więc to jest ważne, że te żubry w środowisku naturalnym pozostają. No i teraz oczywiście jeśli jest odstrzał, jest mięso, no to mięso jest często sprzedawane, trafia do restauracji, możemy zjeść kotlet z żubra. Widzicie Państwo tutaj jadłospis z jednej z restauracji, ja celowo zasłoniłem jej nazwę, żeby nie reklamować. Dania z żubra, cztery różne dania za dosyć pokaźne ceny są oferowane. W mojej ocenie to rzeczywiście, że można żubra upolować, zastrzelić, później można zjeść z niego kotleta, no absolutnie wypacza jakby wizerunek tego gatunku, jego wartość, jego unikatowość.
I to powoduje, że no, jeśli ten gatunek może być upolowany, zjedzony na talerzu w wielu restauracjach, to co to jest za unikatowy gatunek? Tak samo możemy go zjeść, upolować, jak jelenia, dzika czy sarnę, więc traci rzeczywiście swoją wartość w jakiś sposób. Ja często porównuję żubra do nosorożca czarnego. Zresztą nawet ukazał się taki artykuł w prasie zagranicznej, że czarny nosorożec Europy o żubrze. I rzeczywiście coś w tym jest, bo jeśli spojrzymy na nosorożca czarnego, który jest takim symbolem ochrony przyrody na świecie, symbolem gatunków zagrożonych, to widzicie Państwo, to są dane z 2015 roku, bo takie dane miałem dla nosorożca. Widzicie Państwo, że ta liczebność żubra na wolności i nosorożca jest zbliżona. No, natomiast nosorożców w tym 2015 roku odstrzelono tylko dwa, natomiast żubrów, no to jest średnia z tych lat 2012-16, średnio 35 rocznie tychże zwierząt jest odstrzeliwane. No i te nosorożce czarne są sprzedawane w specjalnych aukcjach. Cena tych nosorożców to było 350 tysięcy dolarów. Te pieniądze w większości idą na ochronę żubra. U nas za żubra, no, pokaźnego samca można uzyskać 14 tysięcy dolarów, więc mimo że ich liczebność, mimo że są jednakowo rzadkimi zwierzętami, to wartość nosorożca jest o wiele większa, bo trochę inaczej się do tego gatunku podchodzi. Ja też porównuję często żubra z łosiem. Żubr jest ściśle chroniony, łoś jest łowny, mimo że od 2001 roku jest moratorium na odstrzał łosia. Liczebność żubrów w 2016 roku to było poniżej 1500 łosi. Tutaj to są tylko szacunki, bo tak naprawdę nie wiemy, ile tych łosi było, ale inwentaryzacje lasów państwowych wskazywały, że jest ich ponad 25 tysięcy. No i teraz mamy co roku strzelanych 35 żubrów, natomiast nie mamy strzelanych łosi, który jest gatunkiem łownym o dużej liczebności. Ja oczywiście nie namawiam do strzelania łosi, ale no, ten przykład pokazuje, że coś tutaj jest nie tak z tym zarządzaniem, z ochroną żubrów. Pewne proporcje są tutaj zachwiane. No i dokarmianie zimowe, które jest powszechnie stosowane, tak jak powiedziałem, i pewne tytuły z prasy, jak rzeczywiście to dokarmianie jest postrzegane. Ja to wziąłem z kilku artykułów, które znalazłem w internecie. 70 ton karmy dla żubrów z Puszczy Knieszyńskiej, a więc to są znaczne ilości karmy. Żubry korzystają z przygotowanych dla nich zapasów. Setki ton jedzenia dla żubrów na zimę. Co jedzą? Co zjedzą? Menu dla 500 zwierzaków robi wrażenie. To pokazuje, że to dokarmianie rzeczywiście, czy taka przygotowanie karmy jest takim newsem ważnym i co roku praktycznie te newsy się pojawiają. Cały Śląsk zbierał żołędzie dla żubrów. Zgromadzono 19,5 tony. To już trochę zalatuje epoką, być może, której państwo, większość z Państwa nie pamięta. Mam nadzieję, no ale cały naród coś tam w czynie społecznym zbiera albo robi. Choć zima łagodna, to będą karmić żubry. No i na koniec dokarmianie żubrów w internecie, a więc można sobie to dokarmianie obejrzeć w internecie. To pokazuje jakby, jak to dokarmianie jest postrzegane. W najbardziej ekstremalnych przykładach to wygląda tak, i to nie jest zdjęcie z jakiejś zagrody hodowlanej, to jest zdjęcie z Puszczy Boreckiej, dziko żyjąca populacja, która jest karmiona różnego rodzaju pokarmem w korytach. Dzikie zwierzę, no, natomiast to wygląda tutaj jak rzeczywiście jakaś krowa hodowlana, która ze żłobu sobie jakiś pokarm podjada. To dokarmienie zimowe oczywiście jest stosowane zimą, powoduje, że żubry ściągają do tych paśników, do tych miejsc dokarmiania, tworzą się duże stada, które bytują na małym obszarze i w zależności od tego, jaka jest intensywność tego dokarmiania, to te zagęszczenia żubrów mogą sięgać nawet 28-30 osobników na kilometr kwadratowy. Duże stado bytuje na małym terenie, bo te żubry mają pokarm na miejscu, nie muszą daleko chodzić. Natomiast są żubry, które są niedokarmiane, czy nie korzystają z dokarmiania, wtedy
nawet jeśli stado liczy 40 osobników czy 50, porusza się po obszarze 50 metrów kwadratowych, to te zagęszczenia zimowe są na takim poziomie. To oczywiście jest, ma duże znaczenie, bo ta koncentracja no, może, przypuszczamy, negatywnie wpływać na żubry i rzeczywiście tutaj macie Państwo wykres, który pokazuje, że w okresie zimowym to zapasożycenie żubrów jest o wiele większe niż w okresie od wiosny do jesieni, co jest związane głównie z tą koncentracją żubrów w miejscach do chramienia. Tutaj jest procent odchodów żubrów z jajami pasożytów. W niektórych przypadkach pasożytów tutaj sięga to 90% odmiennie zupełnie niż w okresie tym wegetacyjnym od wiosny do lata. Tutaj też zrobiliśmy takie porównanie dla takiego krwiopijnego nicienia, który się w Puszczy Białowieskiej pojawił w 2000 roku i widzicie Państwo, że dokarmianie żubry mają nawet do 45 tysięcy tych nicieni w jednej komorze żołądka żubra. Średnio to jest około 7 tysięcy, natomiast te żubry niedokarmiane mają maksymalnie do 5 tysięcy i średnio to jest około 800-900 nicieni na żubra, więc różnica jest sześciokrotna. To jest ważne, dlatego że ten krwiopijny nicień może wpływać na parametry krwi, może powodować anemię, osłabiać kondycję żubra, sprawiać, że on jest bardziej podatny na inne pasożyty, na inne choroby, więc tutaj to dokarmianie powoduje koncentrację żubrów, łatwość przepływu pasożytów. To wygląda tak, takie miejsce dokarmiania, więc te jaja pasożytów są w odchodach, siano jest wykładane często na ziemię, te żubry na kopytach przenoszą te jaja z odchodów na siano, zjadają, więc bardzo efektywna cyrkulacja, wymiana tych pasożytów w takich miejscach dokarmiania, to środowisko jest skażone i żubry bardzo łatwo się zarażają. No, kolejną taką konsekwencją utrzymywania żubra w lasach jest to taka, że one kiedyś orientują się, że poza tymi lasami są jeszcze tereny otwarte. I wtedy wykształcają się migracje, często migracje sezonowe, więc one są w lesie w okresie letnim, kiedy tego pokarmu w lesie roślin zielnych, traw jest dosyć sporo. Zimą no, nie chcą jeść suchego siana, czy nie chcą się tłoczyć przy paśnikach. Wychodzą na tereny otwarte, no często te środowiska leśne, tak jak Puszcza Białowieska, Puszcza Knyszyńska, są otoczone terenami rolniczymi, gdzie no, są powodowane szkody w uprawach rolnych. Widzicie Państwo, to jest Puszcza Białowieska, gdzie na początku byki, później krowy i coraz większa część populacji, w tej chwili nawet 25% populacji żubrów bytuje poza obszarem Puszczy Białowieskiej w okresie zimowym, generując konflikty. Oczywiście te żubry, tutaj macie Państwo zdjęcie na żubrów na rzepaku, to jest zdjęcie Puszczy Knyszyńskiej, bo tam cała populacja, ponad 150 żubrów zimą jest w puszczy, latem jest w puszczy, natomiast zimą wychodzi na tereny otwarte, głównie na rzepaki oziminy i tam praktycznie od października aż do maja przebywa. Co prawda no, te szkody od żubra nie są tak dotkliwe na przykład jak szkody od żubra, bo żubry odpowiadają mniej więcej za 5% wartości odszkodowań wypłacanych za gatunki chronione. Tutaj podstawowym problemem jest bóbr. No ale te szkody zwiększają się. Tutaj macie Państwo dane z województwa podlaskiego. Widać, że w ostatnich latach no, aż ponad 1 000 000 zł szkód za te żubry są wypłacane, a te szkody głównie powstają właśnie w Puszczy Knyszyńskiej, w Puszczy Białowieskiej i na Podlasiu generalnie większość tych szkód od żubrów jest notowana, więc no to jest dosyć dotkliwy problem, który powoduje, że akceptacja dla żubra nie jest zbyt wysoka. No a jeśli żubr pojawia się na terenach otwartych, no to są też konflikty z człowiekiem, zdarzają się żubry, które atakują ludzi. Nasze badania pokazały, że zazwyczaj to jest zawinione przez człowieka poprzez zbyt bliskie podchodzenie, celowo płoszenie żubra, no ale dla mediów oczywiście to jest, dla tabloidów to jest news. Widzicie Państwo te śródtytuły, król puszczy atakuje ludzi, będzie atakował dalej, żubr się strach we wsi, bestia ma na koncie już 3 ofiary, no i to zestawienie żubra agresywnego ze starszą kobietą, no rzeczywiście działa
Ja widziałem tego żubra, byłem dosyć blisko niego. Dla mnie to był rzeczywiście bardzo spokojny młody samiec, ale kiedy był atakowany przez ludzi, szczuty psami, obrzucany kamieniami czy przeganiany, to rzeczywiście bronił się i to spowodowało, że ten żubr został odstrzelony. To zimowe dokarmianie ma szereg konsekwencji dla żubrów. Ono wpływa na powiedziałem, wzrost zapasożycenia, czy na organizację przestrzenną, nawet i socjalną, bo żubry te związane z tym samym miejscem dokarmiania później użytkują tę samą część lasu. Ja nie chcę o tym wszystkim mówić, tych rzeczywiście konsekwencji jest dużo, ale chciałbym jedno wycinek tutaj tej ścieżki prześledzić. Widzicie Państwo, że to zimowe dokarmianie może zwiększać rozród, który ma więc większy rozród, większa liczebność żubrów, ale może też wpływać pośrednio, bo koncentracja, wzrost zapasożycenia, obniżenie kondycji. Z krowy słabszej kondycji, i to zostało potwierdzone dla Puszczy Białowieskiej, rodzą częściej cielęta płci żeńskiej. To jest taka zasada, więc następuje wzrost udziału krów w populacji, a więcej krów, więcej cieląt, więc też wpływamy na liczebność. A później mówimy, że żubrów jest za dużo, ale przez pewne działania hodowlane wpływamy rzeczywiście na różne aspekty ekologii żubra i też na rozród, liczebność czy różne inne składowe. Więc jaka jest ta nasza wiedza? Żubr nie jest gatunkiem leśnym. Lasy nie są środowiskiem, które może zabezpieczyć potrzeby pokarmowe żubra przez cały rok i żubry mogą przetrwać bez dokarmiania. Utrzymywanie żubrów w lasach przeciwdziała naturalnej selekcji, wymaga dokarmiania, potęguje szereg zagrożeń, prowadzi do uzależnienia od człowieka, prowadzi do konfliktów, no i często wymaga redukcji liczebności, bo te lasy mają ograniczony obszar, populacja wzrasta, pojawiają się coraz większe konflikty, problemy, więc trzeba regulować, czy zarządcy są przeświadczeni o konieczności regulacji liczebności. No oczywiście taki sposób zarządzania, gdzie jest dokarmianie i te konflikty i tak dalej, no jest dosyć kosztowny. I co my z tą wiedzą robimy? Wprowadzamy żubra do kolejnego lasu. I to jest najświeższa populacja polska, żubr w Puszczy Augustowskiej, utworzona w 2018 roku. Wiemy, że tam dominują bory igliste, że te żubry będą dokarmiane przez znaczną część roku. Populacja ma mieć maksymalnie 40 osobników, tak w opisie tego projektu, no i odstrzał na liczbowych zwierząt. A więc wprowadzamy żubra w nieodpowiedniego środowiska, fundujemy uzależnienie od człowieka. 40 osobników to jest populacja nieuzasadniona biologicznie, bo taka populacja ani nie gwarantuje utrzymania zmienności genetycznej, ani stabilności demograficznej. No i mamy zabijanie chronionych zwierząt na koniec. Jedno zdanie z tej jakby opisu dotyczącego tworzenia tej populacji. Po okresie 10 lat lub trochę dłuższym stado powinno osiągnąć swoją docelową liczebność 30-40 osobników. Od tego momentu powinna następować regulacja liczebności poprzez eliminowanie osobników z populacji na poziomie rocznego przyrostu zrealizowanego. Osobniki do eliminacji powinny być wskazywane przez komisję. Eliminacja odbywać się poprzez odstrzał. Należy zastosować zasadę odstrzału komercyjnego, a środki pozyskane ze sprzedaży trofeum mięsa powinny trafić na cele ochrony żubra w Puszczy Augustowskiej. Ja nie chcę tego komentować, ale dla mnie ma to znamiona takiej hodowli praktycznie do celów łowieckich, bo taka mała populacja ma niewielkie znaczenie w ochronie gatunku. Jeśli zatem nie lasy, to gdzie możemy te żubry wprowadzać? No, wiemy, że Europa jest dosyć silnie zaludniona. Ta przestrzeń dla zwierząt, a szczególnie dla dużych zwierząt, jest silnie ograniczona. No to wygląda jak to Mission Impossible. Rzeczywiście wpakowanie gdzieś tego żubra tutaj do tej gęsto zaludnionej, poprzecinanej drogami Europie. Ale no, wrócę do tych zasad reintrodukcji, które mówią, że siedlisko, gdzie będą te zwierzęta wprowadzane, powinno zabezpieczyć wszelkie biologiczne i inne potrzeby gatunku w czasie i przestrzeni. Więc powinniśmy wprowadzać żubra do środowisk optymalnych, gdzie będzie możliwa naturalna selekcja siedlisk, zachowanie, gdzie będziemy mogli
nie stosować dokarmiania, nie będzie tych negatywnych skutków tego dokarmiania, ograniczymy opiekę człowieka, niższe koszty takiej ochrony. Powinny to być obszary stosunkowo duże, żeby rzeczywiście ta populacja mogła rosnąć, żeby ta populacja była na tyle duża, żeby była stabilna demograficznie i genetycznie, żeby tam mogły się odbywać swobodne migracje. No i powinno te obszary być związane z niskim ryzykiem konfliktów, a więc no, to gwarantuje, że brak tam będzie szkód i konfliktów, wyższa akceptacja dla żubra i niższe koszty ochrony. To jest pewien taki wzorzec, do którego powinniśmy dążyć. No pytanie jest, czy mamy takie obszary? Oczywiście pojawiły się pewne analizy przydatności siedlisk dla żubra. One niestety bytują na tym, że żubry są w lesie, więc te lasy są wskazywane jako takie środowiska, gdzie tego żubra można wprowadzać. Widzicie Państwo na Białorusi, w Rosji, czy tutaj Polska Zachodnia, gdzie lesistość jest duża, czy Karpaty. To są obszary wskazywane dla żubra, ale te analizy są skażone tym, że żubr został wpuszczony do lasu. No i oczywiście wszystkie analizy wskazują, że te lasy są jakby najbardziej odpowiednie. Na pewno koniec komunizmu, a więc przemiany demokratyczne w Europie i Wschodniej stworzyły pewien korzystny impuls dla ochrony żubra oraz dla dużych drapieżników i roślinorzeców w Europie. Dlatego, że pojawiły się szczególnie na Rosja, Ukraina duże obszary porzuconych pól, bo jakby ta często wielkoobszarowa gospodarka, kolchozy zaczęły powoli upadać i tam się one zaczęły zarastać lasem. I rzeczywiście ten przyrost areału porzuconych gruntów, tutaj macie Państwo w milionach hektarów, no znacznie wzrósł, więc potencjalnie były to obszary dobre do wprowadzania żubra. Widać to zresztą tutaj na tej mapie, te brązowe obszary w Rosji, na Ukrainie to były te główne kraje, gdzie rzeczywiście no, sytuacja wydawała się bardzo dobra. Natomiast jeśli spojrzymy na to, jak wyglądają te populacje w tych krajach. Tutaj macie Państwo Polskę i Białoruś, gdzie są populacje stabilne, rosnące, szczególnie w ostatnich 20 latach. No i Państwo macie Rosję czy Ukrainę, gdzie te liczebności populacji wykazują wahania i nawet widzicie Państwo spadki w Rosji. Ta populacja w tej chwili się odbudowuje, natomiast na Ukrainie te przemiany demokratyczne spowodowały, że ten system ochrony przyrody się załamał, rozpoczęły się polowania, kłusownictwo i ta populacja żubrów prawie trzykrotnie zmalała z ponad 650 do 200 osobników. No i tak trochę wegetuje na tym terenie, więc Rosja, Ukraina są obszarami o dużym rzeczywiście ryzyku, gdzie te reżimy ochronne nie są zbyt wysokie, więc ryzyko wprowadzania tam żubrów. No ale mamy pewne dobre symptomy. W ostatnich latach trzy populacje zostały utworzone w Rumunii i one zostały utworzone w obszarach górskich, podobnych trochę do naszych Bieszczad w Karpatach, gdzie rzeczywiście zagęszczenie ludzi jest niskie, gdzie występują takie naturalne tereny, otwarte połoniny, gdzie ryzyko konfliktu jest rzeczywiście niskie, więc są takie obszary, ale są też na przykład obszary dawnych poligonów, to są obszary dosyć duże, które oferują taką mozaikę środowisk w dużym stopniu otwarte, małe zaludnienie, nie ma tam dróg i one mogą być rozważane. Zresztą w Czechach takie dawne poligony zostały wytypowane do wprowadzania żubra. Zresztą u nas w Zachodniopomorskim jedna z wprowadzonych stad satelitarnych przeniosło się na 10 km z lasu na poligon, aktywny poligon i tam bytuje dosyć dobrze i się rozwija, więc to jest kolejny kierunek. Myśmy zaczęli pewne takie szczegółowe analizy, ja nie chciałbym o tym zbyt wiele mówić, wykonujemy je z WWF-em, gdzie analizujemy różne czynniki, jak preferencje środowiskowe, zagęszczenie dróg, zabudowę, jakąś fragmentację i tak dalej. Generalnie im ciemniejszy kolor, tym bardziej przydatne te tereny. Widzicie Państwo w różnych tych modelach, dla różnych czynników to wygląda inaczej. Jakby sumaryczny obraz jest taki, widzicie Państwo, że są pewne obszary, gdzie ten kolor jest najciemniejszy, oczywiście obszary górskie,
czy jakieś obszary tutaj w północno-wschodniej Polsce, na zachodzie Polski, gdzie być może są dobre obszary do wprowadzania żubra, które gwarantują to niskie ryzyko konfliktu, gwarantują redukcję opieki człowieka. Każdy z tych obszarów powinien być szczegółowo, również nie tylko poprzez analizy jakieś GIS-owskie, ale powinien być jakby połączony z wizją terenową, żeby ocenić, czy nie ma tam barier, jakie tam są warunki, no bo nie wszystko na zdjęciach satelitarnych jest widoczne, ale rzeczywiście poprzez takie analizy możemy wskazywać obszary, gdzie te żubry mogą funkcjonować. I jakby przechodzę do tego zarządzania adaptacyjnego, bo to powinien być model, który powinien dominować w zarządzaniu populacjami żubra. Nie takie podejście hodowlane, ale rzeczywiście zarządzanie oparte na wiedzy, na podstawie tej wiedzy, która może być dotyczyć żubra albo innych bliskich gatunków żubrowi, bo nie zawsze wszystką wiedzę mamy dla żubra. Możemy definiować pewne cele naszej ochrony, naszego zarządzania, wprowadzać działania adekwatne do tych celi, monitorować je, oceniać efekty i jeśli to rzeczywiście działa dobrze, to zarządzanie jest bardzo efektywne. Ono jest stosowane na całym świecie dla wielu gatunków zwierząt, szczególnie dużych zwierząt, szczególnie takich konfliktowych zwierząt czy rzadkich zwierząt. To jest ten sam schemat. Widzicie Państwo, że na podstawie oceny efektów tych działań gromadzimy wiedzę i jeśli te wszystko jest, system odpowiednio reaguje, to kontynuujemy te działania. Jeśli okazuje się, że te efekty nie są zadowalające, to mamy wiedzę, możemy te działania modyfikować, wprowadzać i w ten sposób jakby. To jest zarządzanie przez uczenie się, przez zdobywanie wiedzy. Oczywiście no, potrzebna jest pewna wiedza bazowa, dzięki której możemy te działania planować, wprowadzać. Myśmy takie zarządzania wprowadzali w Puszczy Białowieskiej w ramach projektu Ochrona Żubra w Puszczy Białowieskiej Kraina Żubra, gdzie wspólnie z puszczańskimi nadleśnictwami, z Białowieskim Parkiem Narodowym, z Fundacją Zielone Płuca Polski, takie kompleksowe działania prowadzili. Ja tylko powiem krótko, że jednym z działań była modyfikacja sposobu zimowego dokarmiania, bo wiedzieliśmy, że te żubry są mocno zapasożycone, chcieliśmy na to wpływać, rozbić te stada zimowe. Tworzyliśmy nowe miejsca do karmiania, często to były koszone łąki, gdzie składano się, nie dowolono tam siana, żeby spowodować rozproszenie większe żubr na obszarze puszczy, rozbicie tych stach i rzeczywiście liczba stad zimowych wzrosła z 6 czy 7 do 13 czy 14 i widzicie Państwo, że te stada przed projektem liczyły nawet do ponad 100 osobników, zimowe stada średnio to było 70-80, no w czasie projektu już zaczął się spadek wielkości tych stad i obecnie te stada mają maksimum 40-50 osobników średnio, więc rzeczywiście prawie dwukrotnie wielkość tych stad spadła, więc i wielkość zagęszczeń zimowych. I w efekcie zarażenie tym krwiopijnym nicieniem, o którym już mówiłem, które wzrastało mniej więcej do roku 2008, zaczęło spadać, spadło pięciokrotnie i głównym czynnikiem, który był za to odpowiedzialny w naszej analizie statystycznej, okazało się, że jest to wielkość stad, a więc zagęszczenie zimowe. To pokazuje, że przez prowadzenie pewnych działań możemy wpływać na populację żubrów. Zresztą w obrębie tego projektu Kraina Żubra były inne działania, kontraktacja łąk dla rolników, a więc żubry, które były kiedyś przeganiane, stały się takim stałym elementem krajobrazu, wzrosła akceptacja dla żubrów, ci rolnicy na łąkach, których te żubry bytowały, zaczęli je postrzegać jako praktycznie swoje żubry, przestali je przeganiać, spowodowało to przyciąganie turystów, pojawienie się kwater, więc rzeczywiście stworzyła się takie kraina żubra przy stosunkowo niewielkim konflikcie, bo tam są łąki koszone wyłącznie dla dopłat unijnych, nie ma bydła, a więc siano, które jest składane, jeśli jest jedzone zimą przez żubra, to jest to również dobre, można uzyskać za to odszkodowania, chyba że rzeczywiście ta łąka była zakontraktowana dla rolników. I
Znowu powrócę do tego przykładu łosia i żubra. Mamy te populacje żubra, które są tak ściśle kontrolowane, ograniczane. Widzicie Państwo, to rozmieszczenie jest takie dosyć skupione przez te różne działania związane z dokarmianiem, utrzymywaniem tych żubrów w lasach, regulacjami liczebności, więc tym ograniczaniem migracji. No i mamy tego łosia, gatunek co prawda dwa razy większy, ale też konfliktowy, który puściliśmy na żywioł, który się rozprzestrzenia, już obejmuje prawie pół Polski. Tych łosi jest ponad 20 tysięcy i jest dobrze. I oczywiście no, są pewne problemy, ale myślę, że mniejsze niż mogliśmy się spodziewać, więc no, ten przykład też pokazuje, że coś tutaj jest nie tak z tą ochroną żubra. Generalnie ta ochrona i zarządzanie populacjami żubra, powtórzę, powinna być oparta na podstawach naukowych, przeciwdziałać zagrożeniom i konfliktom, dążyć przede wszystkim do zmniejszenia uzależnienia żubra od człowieka, bo żubr nie jest gatunkiem hodowlanym. To zarządzanie musi mieć charakter kompleksowy, a więc poczynając od dobrego planowania, wprowadzania żubra do odpowiednich środowisk, działania w środowisku, monitoring populacji, ale też edukacja, promocja, żeby zwiększać akceptację dla żubra, łagodzić konflikty, badania naukowe i tak dalej. To, tych działań jest szereg. Dla mnie osobiście to ochrona i zarządzanie jakby dzikim gatunkiem z naturalną śmiertelnością, z naturalnym rozprzestrzenianiem się populacji żubra jest modelem, który ja chciałbym widzieć, a nie te metody hodowlane z dokarmianiem, utrzymywaniem tych żubrów na ograniczonym obszarze, z tymi wszystkimi problemami, które ten sposób zarządzania generuje, no i bez odstrzału. To jest model, którego nie jakby nie akceptuję, i to jest model daleki od pewnych standardów światowych. Podsumowując już, mogę powiedzieć, że żubr jest dzikim gatunkiem, on nie jest gatunkiem hodowlanym, przetrwał przez setki tysięcy lat, a jedynie przez ostatnie kilkadziesiąt lat zrobiliśmy z tego gatunku taki gatunek pół dziki, pół hodowlany. Reintrodukcja i ochrona żubrów powinny opierać się na wiedzy naukowej i zarządzaniu adaptacyjnym. Obszary wprowadzania żubrów powinny pozwalać na ograniczenie opieki człowieka, rozprzestrzenianie się populacji, niskie ryzyko konfliktów. I zarządzanie stadami żubrów powinno mieć charakter kompleksowy i włączać zarówno działania w środowisku, łagodzenie konfliktów, edukację, monitoring i badania naukowe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za prezentację. Rozumiem, że czekamy teraz na ewentualne... Tak, będą pytania. Ja kilka sobie wyłapałem, bo trudno je później trudno je wyszukiwać w tej całej historii i zaraz przejdziemy, bo tu widzę, że zaczynają się pojawiać. Ja chciałem jeszcze tylko bardzo podziękować panu również za ochronę, czy za wstawianie z ochroną Puszczy Białowieskiej, bo jakby też tutaj pracownia na linii z panem profesorem współpracuje i współpracowała. Tak, bardzo dziękujemy za wsparcie i no, za wspólną właściwie walkę. Także to, a ja już przechodzę w takim razie do pytań, przechodzę do tego trybu naszego zwyczajowego i teraz zaczynamy. Tak. Dobrze, tutaj znowu pierwszy jak zwykle z pytaniem jest profesor Piotr Skubała i publikuje tutaj już na głównym ekranie. Dziękuję za piękną opowieść o żubrach. Jaki jest twój stosunek do odstrzału żubrów jako naukowca i nienaukowca, wrażliwego przyrodnika, czy masz dobre stosunki z myśliwymi? Znaczy, sądzę, że może zacznę od końca. Znaczy, mam różne stosunki z myśliwymi. Ja muszę przyznać się, że sam kiedyś byłem myśliwym. Kończyłem technikum leśne i wydział leśny i wtedy zazwyczaj było się w ramach tej szkoły, tych studiów często myśliwym. Ja zakończyłem tą moją karierę myśliwską po studiach, więc od 20 siedmiu lat nie poluję.
Natomiast dopuszczam łowiectwo jako pewien element w zarządzaniu populacjami zwierząt, ale zarządzaniu gatunkami łownymi, pospolitymi, czy na przykład gatunkami inwazyjnymi, widzę pewną rolę dla łowiectwa. Natomiast model łowiectwa w Polsce powinien totalnie ulec zmianie. Natomiast nie dopuszczam absolutnie odstrzału gatunków chronionych, takich jak żubr. No, to jest gatunek unikatowy. Jest rzeczywiście często szereg rozwiązań alternatywnych, możemy te żubry przesiedlać, czy na przykład poprzez działanie aktywne powodować, że ten przyrost liczebności jest znacznie mniejszy. Ja o tym troszkę mówiłem, ten odstrzał powinien w przypadku żubra być ostatecznością, dotyczyć jakichś na przykład żubrów poszkodowanych w wypadkach czy cierpiących. Absolutnie nie, ja nie wierzę w żubra agresywne, absolutnie nie późno urodzone cielęta, bo one są mniejsze, dlatego że są młodsze, a ja wiem na przykład z zachodniopomorskiego, że te cielęta normalnie przeżywają, więc absolutnie jestem przeciwny odstrzałom żubrów na pewno w takiej formie, jak to jest obecnie w Polsce od w ostatnich kilkunastu latach prowadzone. Dziękuję bardzo. Tu kolejne pytanie od Jerzego. Jakiś czas temu czytałem o zagrożeniu wynikającym z rozmnażania się żubrów w obrębie małej populacji, chów sobny. Czy ten problem nadal występuje, czy może samo powiększenie się populacji usunęło problem lub go bardzo zmniejszyło? No, żubry są, ja nie jestem genetykiem, ale powiem tak, uczestniczę w tych badaniach. No, rzeczywiście żubry charakteryzują się niską zmiennością genetyczną, dlatego że no, były odtwarzane, cały gatunek był odtwarzany z niewielkiej liczby osobników i liczba, i wszystkie żubry obecnie żyjące są potomkami tak naprawdę 12 osobników, a tak naprawdę para osobników odgrywała tutaj ogromną rolę w odtworzeniu restytucji żubra. No i oczywiście im większa populacja, tym większe szanse na kojarzenie się losowe, na niższe spokrewnienie tych zwierząt. Natomiast no, tak naprawdę niezbyt wiele możemy z tą niską zmiennością genetyczną zrobić. Na pewno lepiej niż ta populacja jest większa niż mniejsza, bo w tej mniejszej no, rzeczywiście dochodzi do takiego kojarzenia krewniaczego, ten chów wsobny jest większy. Ale tak naprawdę póki co no, żubry nie mają jakichś strasznie dużych problemów związanych z tą niską zmiennością genetyczną. Normalnie się rozmnażają, nie ma jakichś powiedzmy anomalii, ucieląt i tak dalej. Były pewne wskaźniki wskazujące w jednej z linii żubrów, że być może jest większa śmiertelność cieląt, ale no nie obserwujemy takich symptomów chowu wsobnego, jak na przykład w populacjach jakichś dzikich kotów, gdzie spada na przykład jakość spermy, czy jakieś deformacje szkieletu i tak dalej. Czegoś takiego nie ma u żubrów. No, mówi się, że być może rzeczywiście po swoich przodkach żubry odziedziczyły najlepsze geny, być może są ewolucyjnie przystosowane do tego, bo no, nasze badania wskazują, że żubr powstał jako hybryda tura i prażubra, więc no, też ten gatunek powstał z niewielkiej liczby osobników, więc od początku charakteryzował się niską zmiennością genetyczną, więc oczywiście jest to jedno z zagrożeń. Jest prowadzona pewna wymiana osobników, ale z tą wymianą są problemy, dlatego że przez tą wymianę między różnymi ośrodkami hodowli populacji zawleczono na przykład gruźlicę, która jest bardzo groźna, więc powinniśmy być tutaj ostrożni, na pewno utrzymywać jak największe populacje. No, badania wskazują, że kilka tysięcy osobników to jest liczebność populacji, która gwarantuje utrzymanie tej zmienności genetycznej, ale w Puszczy Białowieskiej polskiej części tych osobników jest 500 czy 600 i rzeczywiście ta zmienność genetyczna utrzymuje się na stałym poziomie, nie spada, więc na pewno kilkaset żubrów to jest taka populacja minimalna, która powinna funkcjonować. No nie zawsze jest to możliwe. Dziękuję bardzo. Mamy też tutaj pytanie bardzo rozbudowane od dziennikarza, od redaktora OKO.press Roberta Jurczo. I czytanie. Tak. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję za ciekawy wykład. Jeżeli chodzi o pytania,
Jeden. Czy w sytuacji, w której polskie populacje żyją w lasach, jest możliwa całkowicie rezygnacja z dokarmiania? Czy poza modelem strategii ochrony żubr z 2007 roku odstrzał żubrów ma jakikolwiek sens? I trzecie pytanie. Jeśli chodzi o konflikty z rolnikami, może rozwiązaniem byłyby dopłaty dla rolników? Nie odszkodowania, ale jakieś finansowe zachęty do utrzymywania populacji żubrów. Tak, więc odpowiadając na to pierwsze pytanie. Oczywiście jeśli wpuściliśmy żubry do lasów, a więc do tych środowisk, które nie są w stanie zagwarantować jakby wsparcia dla żubrów przez cały rok, no musimy je niestety dokarmiać, ale to karmianie może być maksymalnie ograniczone, maksymalnie rozproszone, taki model jak wprowadzaliśmy w Puszczy Białowieskiej, gdzie no żubry maksymalnie mają poniżej pół tony na głowę, że tak powiem, natomiast w Puszczy Borockiej to jest 9 ton pokarmu na głowę. No to jest rzeczywiście przekarmianie, hodowla i tak dalej, więc no musimy ponosić konsekwencje tego, że mamy żubry w lasach, ale możemy maksymalnie modyfikować to dokarmianie, ograniczać, żeby rzeczywiście powodować większe uniezależnienie żubra od człowieka, ale nie zrezygnować z niego zupełnie, no bo przy rezygnacji to duża część zwierząt wyjdzie rzeczywiście na pola i te konflikty wzrosną, natomiast musimy poszukiwać takich miejsc, gdzie żubry będą mogły funkcjonować bez dokarmiania. Czy odstrzał żubrów ma jakikolwiek sens? No myślę, że już o tym powiedziałem, że no w tej strategii żubra z 2007 roku no ten odstrzał jest jakby jednym z takich głównych działań związanych z ochroną populacji, no ale niestety jest to ochrona, można tego uniknąć, można te odstrzały ograniczać, na pewno nie da się tego zupełnie wyeliminować, bo są czasami sytuacje, gdzie ten odstrzał powinien być zastosowany, natomiast absolutnie nie odstrzał komercyjny, polowania nie wchodzą w grę, moim zdaniem, według mojej oceny jest to niezgodne ani z ustawą o ochronie przyrody, ani z prawem łowieckim, z tym, że no ustawa o ochronie przyrody wprowadza pewne warunki uśmiercania. W konkretnych sytuacjach przy wyczerpaniu rozwiązań alternatywnych no mam wątpliwości, czy rzeczywiście to się dzieje. Rzeczywiście jestem za tym, żeby wprowadzać dopłaty dla rolników. Zresztą myśmy próbowali przeforsować w okresie projektu Kraina Żubra takie dopłaty. W ministerstwie prowadziliśmy rozmowy, jednak no nie było zainteresowania, to jest być może zbyt rzadki gatunek, a rzeczywiście te dopłaty byłyby rozwiązaniem. W tej chwili w Puszczy Białowieskiej stosujemy koncentrację łąk dla żubrów, gdzie po prostu rolnicy dostają pewną opłatę za to, że żubry mogą funkcjonować na tych łąkach, później tą łąkę sprzątają, no bo czasami rzeczywiście tutaj żubry zostawiają po sobie jak taki stuk z sianem, zjedzą dużo, dużo bałaganu, ale to było działanie, które rzeczywiście bardzo zwiększyło akceptację dla żubrów i myślę, że powinniśmy to rozważyć, jeśli myślimy o tym, że wprowadzać żubry w nowe miejsca, bo ta akceptacja dla żubra jest często no taką barierą i widać to było przy Puszczy Augustowskiej, bo tam żubry wprowadzono, ale tam był sprzeciw leśników, sprzeciw społeczności, zresztą już z tego co słyszę pojawiają się tam konflikty, te żubry wychodzą już na pola, na tereny otwarte, więc tak, takie działania absolutnie jak jakieś dopłaty związane, zresztą nie tylko od żubrów, ale również od bobrów, szczególnie teraz w okresie, kiedy mamy coraz więcej suszy i ten bóbr jest sprzymierzeńcem i za darmo robi pewne rzeczy, na które musielibyśmy wydawać miliony złotych, to rzeczywiście poprawiłoby akceptację i załatwiło nam część problemów z suszą, więc absolutnie tak. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, bo tutaj jakby dużo, dużo mówił Pan też o konfliktach, takich właśnie chociażby jak w tym pytaniu Roberta już o konflikcie z rolnikami. Natomiast tu jest pytanie dotyczące konfliktów z innymi gatunkami. Czy wprowadzenie żubra na nowe tereny mogłoby powodować szkodę dla innego gatunku zwierząt, który żył wcześniej na tym terenie? Jest jakiś gatunek konkurencyjny, z którym funkcjonowanie wspólne byłoby problemem? Pyta pani Agnieszka. Ja osobiście, znaczy praktycznie nie znam takich badań, natomiast no, w Puszczy Białowieskiej przy wysokich zagęszczeniach
zwierząt. To było w czasach carskich na przełomie XIX-XX wieku. Widać było pewne, powiedzmy, wpływ żubrów na jelenie i przyczyna, cała biomasa innych kopytnych wpływała na żubry, a raczej nie odwrotnie. Ja raczej postrzegam tę rolę żubra pozytywnie, bo żubry są w stanie utrzymywać tereny otwarte. Wiele działań dla żubrów, a więc chociażby utrzymywanie łąk, sprzyja wielu innym gatunkom, jak chociażby orlik, bociany, wiele gatunków motyli, roślin, które wymagają pewnego ekstensywnego użytkowania łąk. No, żubr pozostający w środowisku jako martwy, no, spełnia rolę dla palinożerców. Żubr zresztą ma bardzo ważną rolę w rozsiewaniu nasion, bo wiele roślin, które on zjada, ma nasiona, które nie mają żadnych przystosowań do roznoszenia przez wiatr, przez wodę, czy chociażby zaczepy, które pozwalają roznosić na futrze, i przeniesienie ich przez żubra w przewodzie pokarmowym rzeczywiście może sprzyjać. Więc no, ja nie mam wiedzy, czy tych badań dotyczących interakcji żubra z innymi organizmami jest dosyć mało, ale raczej wskazuje się pozytywną rolę dla innych gatunków niż negatywną, ale być może jest tak. No, kiedy mówiono o wprowadzeniu żubra w Puszczy Augustowskiej czy na jednym z poligonów na Mazurach, były obawy, że tutaj wyginie cietrzew, tam wyginie głuszec. Ja natomiast bym uważał wręcz odwrotnie, że żubr przez żerowanie, utrzymywanie do pewnego stopnia terenów otwartych, przez ograniczanie sukcesji może mieć korzystny wpływ na przykład na cietrzewia, więc tak jestem w stanie w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Tu mamy pytanie z innej kategorii. Pani Anna pisze, czy można w jakimś zakresie włączyć się w badania i prace na rzecz żubrów? Z kim można się skontaktować? Te badania nad żubrem są prowadzone w różnych miejscach. My oczywiście prowadzimy te badania w Puszczy Białowieskiej, zresztą nie tylko my. Prowadzone są badania w Bieszczadach, więc trzeba się kontaktować z tymi ośrodkami, które takie badania prowadzą, i oczywiście jest szansa. My w naszych projektach przyjmujemy studentów zazwyczaj, czy jakichś wolontariuszy. No, oczywiście my jesteśmy małą instytucją badawczą, więc tu nie możemy przyjąć wiele osób, ale myślę, że można się włączyć. Można się włączyć przesyłając również na przykład obserwacje żubrów Jana w Atlasie Ssaków Polski. To jest taka strona, którą można odwiedzać, można tam gromadzić różne obserwacje, więc w różny sposób można dostarczać wiedzy na temat żubra. Czy jest taka aplikacja MamMalNet, gdzie można obserwacje różnych zwierząt, w tym żubrów, wprowadzać, więc w różny sposób można w tych badaniach uczestniczyć. Jeśli chodzi o Instytut Biologii Ssaków, proszę kontaktować się ze mną. Oczywiście no teraz jest to taki czas, kiedy no praktycznie jest to niemożliwe uczestniczenie w badaniach, ale no, my jesteśmy otwarci na pomoc, na uczestniczenie w badaniach, jeśli mamy projekty, które rzeczywiście takiej pomocy wymagają. Jeśli nie w projekcie żubrowym, to być może w jakichś innych, bo prowadzimy wiele ciekawych projektów, często dotyczących unikatowych gatunków, więc zachęcam do kontaktu z tutaj pracownikami naukowymi Instytutu, czy bezpośrednio ze mną. Dziękuję. Tym razem Mateusz pyta, jak rozwiązano problem sposobu dokarmiania w kwestii pasożytów w omówionym przez profesora badaniu? Znaczy to dokarmianie zostało zmienione, a więc myśmy chcieli, żeby odejść od tych takich typowych miejsc dokarmiania. Te miejsca dokarmiania funkcjonowały często od 50 lat. Tam się składa siano, są paśniki, jeśli te żubry zjedzą to siano z brogów, siano jest dowożone, więc te żubry są przywiązane do jednego miejsca. Myśmy w ramach tego projektu zrekultywowali takie trochę zapomniane łąki, które zarastały lasem, bo wiedzieliśmy, że to jest ważne środowisko, i tam po prostu siano było koszone, składane w stogi i tam żubry mogły żerować. Skończyły siano na jednej łące, przenosiły się na kolejną, więc to był taki system a la królewski, powiedzmy, z przeszłości.
I to spowodowało, że te żubry jakby rozbiły się na mniejsze stada, zaczęły być bardziej mobilne, krążyć po tej puszczy, więc nie było tego bytowania dużych stad na ograniczonej przestrzeni przez kilka miesięcy w roku. I to działanie spowodowało, że jakby w sposób samoistny ta wymiana pasożytów się zmniejszyła. No to zapasożycenie wzrasta rzeczywiście w ciągu okresu zimowego, później te żubry no, często w sposób naturalny jakby oczyszczają się trochę z tych pasożytów, no ale później kolejnej zimy jest to znowu powtarzane, więc to nastąpiło w sposób samoisty, nie stosowane były żadne tutaj środki chemiczne i tak dalej, po prostu przez rozbicie dużych stad zimowych, zmniejszenie zagęszczeń zimowych i zmniejszenie jakby przywiązania bytowania na ograniczonym obszarze, to spowodowało, że to zapasożycenie zmalało i teraz jest o wiele niższe niż było. Tu, dziękuję bardzo. Tu jest pytanie jeszcze od Anny. W kwestii Puszczy Kampinoskiej, czy możliwe jest zasiedlenie żubrem Puszczy Kampinoskiej? Jeśli nie, to dlaczego? I ja tu od razu pozwolę sobie dopytać, bo pojawia się podobne pytanie na temat Biebrzańskiego Parku Narodowego. Czy tam z kolei można? No, Puszcza Kampinoska, ja nie znam tak dobrze Puszczy Kampinoskiej, nie prowadziłem tam badań, natomiast jest dużym obszarem. To są co prawda środowiska ubogie, no jednak lasy w dużym stopniu iglaste, więc jeśli chodzi o środowisko leśne, to niezbyt dobre dla żubra, więc powiedziałbym, że no tutaj te warunki dla żubra są tam no, trochę gorsze niż w innych obszarach, na przykład jak Puszcza Białowieska czy Puszcza Borecka. No, bliskość tutaj dużego miasta i penetracja tego terenu może stanowić również pewien problem, bo no, to jest duże zwierzę, które się przyzwyczaja do obecności człowieka, szczególnie jeśli często ma przy sobie człowieka, to dopuszcza człowieka coraz bliżej i tutaj mogłyby się pojawić pewne sytuacje konfliktowe, zagrożenia. Znaczy ja od razu powiem, że na 99,6% przypadków żubry unikają spotkania z człowiekiem, a jedynie w niewielu przypadkach zdarza się ta interakcja. Biebrza, no w analizach, które ja pokazywałem, ta biebrza rzeczywiście wychodzi jako korzystna, natomiast no tam nie jakby te modele nie uwzględniają momentu zalewania tej biebrzy przez rozlewiska, więc w ograniczonym zakresie ta biebrza jest rzeczywiście środowiskiem optymalnym. Ja bym był daleki od wprowadzania tam żubrów, ale w ostatnich latach żubry się tam samoistnie pojawiły, więc być może na jakichś obszarach, to są szczególnie latem duże obszary łąkowe, które byłyby dla żubra korzystne, natomiast problemem jest ten okres zimowy, gdzie no jednak te bory sosnowe nie oferują zbyt wiele pokarmu, no tam jest zresztą dużo łosi, więc trzeba by na biebrzy te żubry dokarmiać, chociaż no jeśli susze będą takie jak dalej, no to te rozlewiska mogą jakby nie być tak intensywne i być może ta przestrzeń dla żubra będzie większa, chociaż nie chciałbym tego, bo wolę, żeby rzeczywiście bagna biebrzańskie były zalewane każdej wiosny, żeby były środowiskiem wilgotnym. Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze chwilę, jeżeli pan profesor pozwoli, to jeszcze kilka pytań bym zadał, chyba że, bo tak umówiliśmy się na półtorej godziny, więc teraz tu się... Jestem dostępny, chętnie odpowiem. Dobrze, super, bardzo dziękujemy. Umknęło mi pytanie, ale już zaraz. Tutaj Gosia pyta, tylko że muszę zmienić tryb znowu na pytania. Czy samo regulacja ilości żubra nie wystarczyłoby żubrów nie dokarmiać? Oczywiście, jeśli byśmy przestali żubry dokarmiać, no to spadłaby przeżywalność żubrów, spadłby rozród, bo żubr dokarmiane to nie jest tylko wzrost rozrodu, ale to są żubry, które rodzą się praktycznie przez cały rok, no bo nie ma tego okresu
chudszego, że tak powiem, zasoby pokarmowe, tylko często ten pokarm zimą, jak w Puszczy Boreckiej, gdzie jest kiszonka kukurydziana, buraki, jest lepszy nawet niż, bardziej energetyczny niż latem, więc rzeczywiście te mechanizmy samoregulacji w większym stopniu działają, oczywiście w populacjach niedokarmianych niż w populacjach dokarmianych, nawet słabsze osobniki w gorszej kondycji mają szansę przetrwać zimy. Kiedyś te zimy, tak wynika z analizy historycznych materiałów, miały większe znaczenie dla śmiertelności żubra, szczególnie te ostre zimy, szczególnie w lasach, gdzie tego pokarmu było o wiele mniej, no ale myśmy to wyeliminowali przez dokarmianie, więc przez to dokarmianie podwyższamy jakby tą pojemność środowiskową, chociaż ja nie lubię tego określenia i ono nie jest praktycznie stosowane w ekologii, ale oczywiście jeśli żubry będą dzikie, nie będą dokarmiane, no to ta śmiertelność będzie wyższa niż w tych populacjach pod opieką człowieka dokarmianych, a więc w większym stopniu te mechanizmy samoregulacji działają, natomiast no, populacje wzrastają liczebnie, rozprzestrzeniają się często na obszary niezbyt pożądane, więc no, dlatego te obszary powinny być stosunkowo duże, mało zaludnione, gdzie to ryzyko jest konfliktu jest niskie, no ale w pewnym momencie być może trzeba reagować, być może przesiedlać te żubry. No, w zachodniopomorskim dosyć dobrze to funkcjonuje, ale tam jest bardzo aktywna ochrona, aktywne działania i ta populacja, tak jak mówię, szybko, znaczy zwiększyła swoją liczebność, rozprzestrzenia się na całym obszarze, no ale to są potencjalnie tereny takie optymalne z mozaiką, dużo łąk, takich obszarów leśnych, ten poligon, więc tam rzeczywiście ten wzrost może być znacznie większy. Dziękuję. Tu jeszcze jest właśnie pytanie. Pani Agnieszka, co się dzieje, gdy taki żubr z polskiej populacji przekroczy granicę? Czy ochrona żubra jest normalizowana w ramach całej Europy? Tutaj pewnie pytanie, bo jakiś czas temu była ta sprawa żubra, który przekroczył granicę z Niemcami i tam został odstrzelony. Co jakoś odbiło się echem w wielu mediach. Tak, oczywiście w różnych krajach ta ochrona może wyglądać inaczej, natomiast no, jeśli chodzi o przekroczenie granicy z Niemcami, no tam ten żubr był odstrzelony, on tak naprawdę był odstrzelony chyba 3 godziny już po przekroczeniu granicy, był odstrzelony ze złamaniem prawa, w tej chwili tam się toczą sprawy w tej przypadku, po prostu zbyt gorliwy lokalny samorządowiec podjął taką decyzję, no nie miał takiego prawa, więc no, zdarza się, że te żubry będą przekraczały granice, one zresztą przekraczają granicę, naszą wschodnią granicę, na przykład w Karpatach między Polską, Ukrainą, Słowacją, nawet takie przekroczenia mogą się zdarzać. No nic się nie dzieje, bo w tych krajach są żubry, natomiast no w takich obszarach jak te wschodnie Niemcy, gdzie żubrów nie ma, bo jest niewielka populacja w zachodnich Niemczech, no rzeczywiście obawiano się tego dużego zwierzęcia, no, że może rzeczywiście dochodzić tam do jakichś niebezpieczeństwa dla ludzi, dlatego podjęto tą decyzję, ale w tej chwili, no, tak jak mówię, mam nadzieję, że taki przypadek się nie zdarzy i tak jak granicę niemiecką przekraczają wilki, przekraczają łosie, tak wkrótce będą przekraczać i żubry, być może stworzy się tam kolejna populacja niemiecka żubrów, która będzie miała bezpośrednią łączność z populacją polską. No na wschodzie, w niektórych obszarach, na przykład na granicy z Białorusią, te migracje są ograniczone, dlatego że na całej granicy jest płot graniczny, więc te żubry praktycznie nie mogą tego płotu przekraczać, więc nie wszędzie jest to możliwe. Dziękuję. Tu jest pytanie dosyć specjalistyczne. Czy w Puszczy Białowieskiej były przypadki telazjozy? Rozumiem, że to jest choroba pasożytnicza związana z nicieniami, a tu jest jeszcze jedno pytanie, było właśnie o jakie... Ona jest związana, to jest pasożyt oczu, oka żubra, który jest przenoszony przez muchówki. Tak, takie przypadki są, no w tej chwili trwają badania tutaj kolegów z Instytutu Parazytologii w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Więc takie przypadki są w Puszczy Białowieskiej, są w Bieszczadach. No, mam nadzieję, że dotyczą niewielkiej liczby żubrów, ale no nie jest to tylko choroba żubrów, ale wielu gatunków ssaków kopytnych. No, wiem, że kilka takich przypadków w Puszczy Białowieskiej było. Ja sam zresztą takiego żubra prawdopodobnie z telazjozą obserwowałem, fotografowałem go. Póki co no, przyglądamy się temu. Ja sam jestem ciekaw wyników badań. Dziękuję. Było jeszcze pytanie o jakich pasożytach jest mowa, bo też wspominał Pan w swojej prezentacji na temat pasożytów i tu było pytanie jedno. Ja mówiłem o różnych pasożytach, nicieniach przewodu pokarmowego. No skupiałem się, tutaj myśmy prowadzili badania nad takim pasożytem krwiopijnym, nicieniem Ashwatius sidemi, który się pojawił w Puszczy Białowieskiej w roku 2000 i już w 2004 roku wszystkie badane żubry odstrzelone miały tego pasożyta, więc bardzo szybko rozprzestrzenił się w populacji. To jest krwiopijny nicień, więc może prowadzić do anemii, do spadku kondycji. No, tych pasożytów żubr ma kilkadziesiąt. Ja tutaj mówiłem o pewnych grupach tylko specyficznych, bo są tam nicienie przewodu pokarmowego, nicienie płucne, oczywiście motylica wątrobowa i tak dalej. No, większość tego, co mówiłem, dotyczyło badań na tym krwiopijnym nicieniu Ashwatius sidemi. Dziękuję. Pani Diana jeszcze pyta. Jednym z argumentów przytaczanych za dokarmianiem żubrów jest ograniczanie szkód w plonach powodowanych przez te zwierzęta. Czy rzeczywiście jest to problem i czy dokarmianie go ogranicza? I drugie pytanie, czy naturalna migracja do innych kompleksów leśnych w Polsce jest możliwa i pożądana? No, oczywiście ten problem szkód istnieje, szczególnie w tych obszarach leśnych, szczególnie takich ubogich lasów jak Puszcza Knyszyńska, gdzie te żubry prawie pół roku spędzają na polach i cała populacja tam wychodzi. To dokarmianie ogranicza oczywiście to, no ale to dokarmianie intensywne, tak jak w Puszczy Boreckiej, powoduje, że te żubry są przywiązane do miejsca. Natomiast no, to jest już hodowla, a nie dokarmianie nawet, nie zarządzanie dziko żyjącym gatunkiem. No więc w wielu obszarach jest to możliwe, może ograniczać szkody, natomiast no, w Puszczy Knyszyńskiej to dokarmianie, próby dokarmiania kończyły się niepowodzeniem, bo te żubry już są tak przyzwyczajone do tych sezonowych migracji na pola, że nie chcą żadnego siana czy nawet innego pokarmu. No, tutaj w przypadku takich zwierząt wychodzących na tereny rolnicze trzeba stosować szereg różnych metod, oczywiście ograniczone dokarmianie, pewne przepłaszanie i tak dalej. Te szkody niestety są wyolbrzymione często, bo w przypadku szkód od gatunków chronionych, od żubrów, robi się tam taką ocenę tych szkód w zasadzie na wiosnę. Nie odbywa się to tak jak w przypadku szkód łowieckich, że się przed plonem powtórnie szacuje te szkody, jaki wpływ te szkody miały na plon. Ja mam wrażenie, że mimo tego, że tych sadzonek rzepaku czy siewek rzepaku ubywa, to jednak przez to, że ubywa, inne się rozkrzywiają i ten plon, zresztą takie badania, ja nie znam polskich badań, amerykańskie badania pokazują, że ten plon może maksymalnie zmniejszać się do 10% od zwierząt, więc być może trochę na wyrost te szkody płacimy. No ale to jest problem złożony, dlatego no, kolejne populacje powinny być tworzone w takich miejscach, gdzie ryzyko tych konfliktów jest niskie, a to dokarmianie powinno być stosowane w ostateczności. No, jest wiele badań, które pokazują właśnie ten negatywny skutek oddziaływania, mimo że intencje mogą być dobre, bo ograniczamy szkody na polach, więc powinniśmy iść w kierunku rzeczywiście wprowadzania dla żubrów do obszarów optymalnych środowisk, gdzie to ryzyko konfliktów jest niskie. Dobrze, to mam jeszcze ciekawe pytanie. Czy naturalna migracja do innych kompleksów? Tak, no, żubry z Puszczy Białowieskiej zdarzały się migracje do Puszczy Knyszyńskiej. My byśmy chcieli, żeby te żubry migrowały też na południe w kierunku Puszczy Mielnickiej, chociaż no, tam leśnicy niestety nie chcą
nie chcą żubra, ale no tak, żubry się rozprzestrzeniają, widać to dobrze w zachodniej Polsce, ale tutaj w północno-wschodniej tej Polsce no żubry jakby pojedyncze osobniki dodały różnych pleks leśnych i do Puszczy Knyszyńskiej między innymi populacja też się zaczęła od jednego byka, który tam zawędrował i często sobie nie zdajemy sprawy, ale żubry bytują gdzieś w środowisku, w sąsiedztwie tych czasami kilkadziesiąt kilometrów od tych głównych populacji. Myśmy na przykład mieli taki projekt, gdzie dzieciaki stawiały ze szkół fotopułapki, żeby monitorować zwierzęta i taka jedna z fotopułapek wykryła żubra no, ponad 100 kilometrów od Puszczy Białowieskiej. Nikt nie wiedział, że tam ten żubr bytuje, więc mimo, że to jest duże zwierzę, to jednak potrafi funkcjonować prawie niezauważony często w takich środowiskach. Dziękuję. Tu jest pytanie, które wrzuciłem. Odnośnie wypowiedzi pana profesora o nazwach wznoszonych żubry. Proszę wybaczyć mi charakter pytania, ale zaintrygowało mnie, co może mi wyrosnąć gratis w założonym w Białowieży ogrodzie permakultury nawożonym żubrzymi odchodami. No tych gatunków jest grubo ponad 100, nawet może 200, o ile pamiętam, czy nawet więcej. Te badania prowadził profesor Jaroszewicz ze Stacji Geobotanicznej Uniwersytetu Warszawskiego i rzeczywiście tych nasion w tych odchodach jest dużo, szczególnie po okresie zimowym, bo no, kiedy te żubry są dokarmiane sianem, no, to jest sucha trawa, gdzie te nasiona już są wykształcone, więc tych no, może wyrosnąć, mogą wyrosnąć bardzo różne gatunki, kilkadziesiąt gatunków, gatunki traw, ale roślin dzielnych, pokrzyw i tak dalej, także no, jest kilka publikacji na ten temat, również polskojęzycznych, więc proszę o kontakt, ja chętnie przekażę PDF-y tych publikacji, żeby sobie zerknąć, ale tych gatunków jest bardzo dużo. Dziękuję i pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie już, żeby tutaj nie nadwyrażać czasu pana profesora. Diana pyta o związek z klimatem, chyba od tych pytań teraz nie uciekniemy. Jakiego wpływu na żubry możemy się spodziewać, jeśli chodzi o zmiany klimatu? Czy brak ostrych zim związanej z nimi śmiertelności nie wyeliminował już potrzeby dokarmiania? No, żubry są generalnie związane z chłodniejszym klimatem, więc te gorące, powiedzmy, lata mogą rzeczywiście być dla nich problemem, szczególnie jeśli jest susza. One potrzebują jednak dużej ilości pokarmu, ale też dużej ilości wody. I tutaj obserwujemy w Puszczy Białowieskiej, tej wody jest coraz mniej, nawet mniejsze rzeki czy takie naturalne wodopoje wysychają, więc to oczywiście będzie wpływało na być może na zwiększoną śmiertelność żubrów. No oczywiście to trochę nie do końca ma związek z dokarmianiem, dlatego że to dokarmianie jest głównie zimą. Ja sądzę, że te łagodne zimy może nie są problemem, raczej gorące lata, bo jeszcze 20 lat temu nie mieliśmy praktycznie takich lat, gdzie średnia temperatura przekraczała 30 stopni. W tej chwili to już jest powszechne. Więc to będzie problem dla tych dużych zwierząt. Myśmy nawet niedawno, parę dni temu opublikowali publikację dotyczącą łosia, takie badania pokazujące, jak się zmienia jego zachowanie. I niestety dla żubra, które jest jednak przystosowane do chłodniejszego klimatu, to też może być problem, ale raczej nie łagodne zimy, a gorące lata. No te ciężkie zimy dawniej zwiększały śmiertelność żubrów, szczególnie wśród młodszych klas wieku, cieląt czy młodzieży, no więc ocieplenie klimatu będzie jakby eliminowało wpływ tych zim, no ale z kolei te gorące lata będą powodowały, że no, te żubry będą cierpieć fizjologicznie, że tak powiem, z powodu niedoboru wody, bo ta roślinność będzie miała za mało wody, tej wody będzie za mało w środowisku i rzeczywiście mogą się pojawić pewne problemy. Dziękuję bardzo. To zakończymy już tą serię pytań. Na tym bardzo dziękuję jeszcze raz panu profesorowi za to, że zechciał wziąć udział w webinarze i podzielić się swoją wiedzą. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję.
Dziękuję też wszystkim uczestnikom. Było nas bardzo wielu, dzisiaj ponad 230 osób w tym momencie wykładu. Później powoli się gdzieś tam te osoby wygłaszały już w trakcie pytań, ale także dziękuję też wszystkim, którzy poświęcili czas. Zachęcam do wchodzenia na naszą stronę webinarową, ponieważ tam publikujemy wszystkie nagrania webinarów, które już w tym tygodniu zaczęły tam spływać, także te poprzednie, także również ten wykład będzie udostępniony prawdopodobnie w następnym tygodniu, ale poprzednie już się tam pojawiają. Link dokładny znajdziecie w naszym dzisiejszym poście ze zdjęciami pana Rafała Kowalczyka-Żubrów. Tam jest też link właśnie do tego miejsca, gdzie można znaleźć nagrania. Tu prawdopodobnie też widzieliście redaktor naczelny miesięcznika Dzikie Życie, Grzegorz Bożek, wrzucał też linki do numerów, w których był między innymi wywiad z panem Rafałem Kowalczykiem, też zachęcamy. A za tydzień zapraszamy na webinar, tym razem dotyczący energetyki, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki jądrowej, który poprowadzi dr Andrzej Kassenberg. Oczywiście powiadomimy o tym już w poniedziałek, dostaniecie na pewno maila, ci, którzy się zapisali, ci, którzy nie, to będzie powiadomieni na Facebooku. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi, wszystkim uczestnikom i życzę dobrego wieczoru. Dziękuję, pozdrawiam.